za oswajanie matematycznych wielkich liczb i znajdowania każdej niewiadomej z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Za pomoc w odkrywaniu przejmujących nas możliwości i lekcje chemii, ratujące nas przed wejściem w niewłaściwy stan lub złą reakcję. Za wyjaśnienie nam, jak twardo stąpać po fizycznym gruncie obaw związanych z teorią względności i funkcjonowania wszechświata. Za polonistyczne spacery po literackich ogrodach przygód i ważnych problemów człowieka. Za niełatwe przeprawy przez biologiczne komórki flory i fauny oraz prześwietlanie ludzkiego organizmu. Za uczenie zasad bezpieczeństwa i skuteczne ratowanie życia. Za niezwykłą przygodę oswajania języków obcych, poszerzających granice naszych marzeń i naszego świata. Za ostrzeganie nas przed krętymi ścieżkami i wskazywanie prostych dróg wiodących do Boga. Za cenną wiedzę na temat ekonomii, hotelarstwa, gastronomii, rolnictwa i mechanizacji oraz za wskazówki, jak mądrze żyć. Za zainteresowanie nas ogniem i za zapał do nauki. Za wszystkie podróże i wyprawy zaplanowane z geograficzną precyzją. Za opiekę i życzliwość obsługi komputera. Za wysiłek dbania o naszą kondycję fizyczną i tężyznę intelektualną. Za pełne emocji wędrówki przez labirynty przeszłości i meandr historii. Za filozoficzne próby przekonania nas do umiłowania mądrości świata. Za uśmiech i wyrozumiałość podglądania świata papierów wartościowych. Szanowna Drecja, kochani wychowawcy, drodzy nauczyciele, wszyscy pracownicy naszej szkoły. W dniu waszego święta raz jeszcze chylimy głowy w podzięce za pełną nam serce i trudną pracę z nami. Jednocześnie pragniemy złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia. Wielu sukcesów zawodowych, zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i zadowolenia. By podejmowany przez państwa trud był źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Aby każdy kolejny dzień pracy pedagogicznej był wyjątkowy i warto zachowania w pamięci. Odnalezienia w sobie potrzebnej siły, entuzjazmu i pasji. Odwagi, by porwać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne. Snów pachnących sadem. Myśli lekkich jak motyle i uśmiechu w głębi duszy na przekór pokręconemu światu. Uważnych oczu, rąk chętnych do pomocy, słów mądrych i trafnych. Miłości, która potrafi przemienić życie i wiary w świat, w siebie i w nas.